Byłem u prezesa dwukrotnie. Prezes przysłał pracownika, który kazał powiązać siatki drucikiem, który nadal nic nie daje. Byłem u zastępcy prezydenta, obiecał, że problem zniknie w momencie, że tutaj w tej szkole podstawowej powstanie boisko i się dzieci stąd przeniosą tam. Tu przychodzi dorosła młodzież, tam nie chodzą, dalej do tej pory grają piłkę w godzinach wieczornych. Nam nie przeszkadza żaden mecz, jak chłopcy grają, mali, ale przychodzą chłopcy w wieku 16-17 lat, nieraz starsi, kopią tą piłką bez przerwy w siatkę. Nie grają meczu, tylko kopią o siatkę, zwraca im się uwagę, to pójdą na tamtą stronę, gdzie jest troszeczkę mniejszy hałas, ale też słychać, po chwili przychodzą znowu tutaj i jest to samo. Jeżeli jest lato, to my nawet przy zamkniętych oknach w domu to słyszymy. Ale nikt się nie liczy z tym, że ktoś rano musi o 4 wstać i iść do pracy. Czyli problem z tym ogrodzeniem jest do rozwiązania tylko poprzez jego praktyczną wymianę. Albo wymiana, albo likwidacja. Zrobili teraz tam plac zabaw, zlikwidowany został, bo tam ma być parking. Jak zastępca prezydenta mi obiecał miesiąc temu, że tam już będą wchodzić, bo już plany wszystko zrobione, nie robią. Tu można piękny parking w to miejsce zrobić.